movement. Była drugim po Chicago najszybciej rozwijającym się miastem, związanym z monokulturą przemysłową, monokulturą dokładnie włókienniczą. Faktycznie miasto, które nie ucierpiało zupełnie w czasie działań II wojny światowej, w związku z czym tkanka, która pozostała w spuściźnie po tym mieście, jest autentyczna. Osoby, które były tutaj kilkanaście lat temu, jakby no nie mogą uwierzyć w to, jak miasto już na dzisiaj się zmieniło. Wydaje się, że takim dodatkowym, obiektywnym bardzo komentarzem czy oceną tych działań jest to, że inwestorzy prywatni zaczęli również inwestować w centrum miasta.